Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj przedstawienie postaci widzów. Jakiś czas już nie było tej serii na kanale, ale powiem wam szczerze, że ostatnio, jak pewnie sami zauważyliście, troszeczkę słabo stoję z czasem, no a jednak nagranie takiego odcinka troszeczkę zajmuje. Sam surowy materiał to jest około godziny, potem to jeszcze zmontować, powycinać, wrzucić i tak dalej, więc no tak jak mówię, troszeczkę nie mogłem się za to zabrać, no ale w końcu usiadłem, w końcu postanowiłem, że trzeba to zrobić, bo niektórzy już ze swoimi zgłoszeniami czekają od lipca, także naprawdę bardzo, bardzo długo. No i co? Bez zbędnego przedłużania możemy zaczynać. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę. W tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie zrobił. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. I możecie napisać na samym końcu, już może jak już wszystkie postacie zostaną przedstawione, która postać dzisiejszego odcinka wam się najbardziej spodobała i dlaczego. Chętnie sobie oczywiście takie komentarze poczytam. No i chyba możemy zaczynać. Oczywiście jeszcze powiem, że nagrywam ten odcinek 7 listopada, więc z tego dnia po prostu są przedstawione, że tak powiem, stany postaci w dzisiejszym odcinku. No i jeżeli byście chcieli w przyszłości wziąć udział w tej serii, to sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli macie poziom 400+, to po prostu wchodzicie na mojego Discorda, tam macie kanał boty, macie przypięte wiadomości, no i w przypiętych wiadomościach jest taka wiadomość, że tak powiem, zgłoszeniowa od bota API, no i tam wybieracie przedstawienie, odpowiadacie na kilka pytań związanych z waszą postacią, no i generalnie tyle. Ja dostaję to zgłoszenie i najpewniej je zaakceptuję. Jeżeli macie poziom poniżej 400, no to zrobicie dokładnie to samo, tylko musicie być albo wspierającym na YouTubie, albo subskrybentem na Twitchu, dlatego że tych postaci poniżej 400 poziomu będzie o wiele więcej, no a jednak takie z wyższym poziomem się po prostu ciekawiej ogląda. Więc tak to wygląda. Jeżeli byście czegoś nie wiedzieli, to oczywiście jak wbijecie na Discorda, to pytajcie, chętnie wam odpowiem, jak to dokładnie zrobić. No i co? Chyba możemy powolutku zaczynać, jeżeli chodzi o to przedstawienie. Pierwszą postacią, jaką widzicie w ogóle, bo przypominam, że zaczynam od zgłoszeń najstarszych i lecę do najnowszych, nie? Więc jeżeli, nie wiem, zgłosiliście się powiedzmy tydzień temu albo dwa tygodnie temu, to najprawdopodobniej w tym odcinku was nie będzie, tylko dopiero w którymś z kolejnych, no bo tak jak mówię, mam tych zgłoszeń w tym momencie około, nie wiem, 30, coś takiego. Ja tak średnio 10 na odcinek przedstawiam, no i lecę, tak jak mówię, od najstarszych. Pierwszą postacią jest postać Lesiu20, jak widzicie, wojownik, serwer 13 Polski, więc dość stary, mamy poziom 485. No i co tutaj nam Lesiu ciekawego napisał? Przede wszystkim tak, styl gry free to play, w ogóle robił to zgłoszenie 26 lipca, miał wtedy poziom 471, więc wbił 14 poziomów od tamtej pory, no ale styl gry, tak jak już chyba powiedziałem, albo nie, to jest free to play, więc nie ma co się dziwić. Jeżeli chodzi o dodatkowe informacje, no to mamy napisane, że konto było założone mniej więcej w 2012 roku, byłem wtedy jeszcze młody i głupi, łącznie z 3 lata przerwy były na tym koncie, więc no jednak, no to myślę, że dużo osób w ogóle miało takie przerwy, w sensie zaczynało grać jak byli młodzi, potem przestali, potem tam sobie wrócili do swojego konta, bardzo, bardzo często takie przypadki widzę. No i co my tutaj mamy? Klaserka 97,5%, ale w tym momencie nie będę się czepiał o klaser, bo wiadomo, doszły te nowe lochy, jeszcze tutaj ciężko generalnie mieć go uzupełnionego lepiej, no bo jeszcze w tym momencie 3 lochów nie ma nowych, także no jest to troszeczkę problematyczne. Więc tutaj generalnie nie będę się czepiał, bo i tak ten klaserek jak na to, tak jak mówię, co ostatnio się wydarzyło, wygląda w miarę ok. Mamy prawie 486 poziom wojownik, jak widzicie 330 milionów HP, bardzo ładnie to wygląda, ja w ogóle lubię takich wojowników, w ogóle wszystkie postacie z takim poziomem około 500 i w górę są bardzo, bardzo ładne. No i co my tutaj więcej mamy? Opis, aura 63, kopalnia klejnotów golda 67,97, zobaczcie, o kurde ty, to już tu niedługo wbijesz setną kopalnię golda, to taka ciekawostka. Pupile średnia 1800, nie dbam zbytnio, no to faktycznie, no to nie jest jakaś giga duża średnia tych jedzonek. Teraz podbijam wytrzymałość, pozdro YouTube, o to chyba Lesiu w dalszym ciągu czeka. Przepraszam Lesiu, że aż tyle musiałeś czekać, no ale ja też nie chcę spamować za bardzo tymi odcinkami, tylko tak jeden na miesiąc średnio sobie chcę wrzucić, może czasem więcej, może czasem mniej, tak więc po prostu tak to wygląda, ale pozdrawiamy oczywiście również. No i co możemy tutaj więcej powiedzieć? Statystyki przede wszystkim.
20100 masz siły prawie, 13670 wytrzymałości, no i jak sam napisałeś, teraz podbijasz wytrzymałość, boczki są w miarę git, szczęście, no szczęścia trochę za dużo, ale już oczywiście nie dawaj, w boki na twoim miejscu też już bym nie dawał, no i tak jak piszesz, generalnie możesz tą wytrzymałość sobie teraz podbić. No ty w tym momencie jeszcze się nie bijesz za bardzo o topkę, dlatego że no tutaj jesteś na pozycji 81, więc w tym momencie chyba ten wojownik 1-1, jeżeli chodzi o podstawy, najbardziej zda egzamin. No a potem jak tutaj się wspniesz, że tak powiem, nie wiem, wespniesz, nie wiem jak to dobrze powiedzieć, po prostu będziesz wyżej w rankingu, to już możesz zacząć kombinować, czy zostawić to 1-1 w tych statystykach. Tutaj widzę, że w ogóle w tym top 10 jest dość dużo wojowników, jak tak patrzę, więc może ta przewaga delikatna siły nad HP będzie lepsza po prostu, no ale tak jak mówię, na tym etapie, na którym jesteś, to sobie dobij tą wytrzymałość nawet do tych 20 000 i leć po prostu 1-1. No i co? I chyba tyle. Widzę, że tu masz itemki poulepszane razy 13, razy 12, więc wszystko mniej więcej równomiernie, także git gemiki po około 1600-1500. Tutaj te czarne oczywiście wymień sobie na pomarańczowe, ale to zgaduję, że ci na razie nie lecą, także to musisz zrobić też. Tu widzę też, że masz czarnego. No ale kurde, generalnie jak na postać free to play, bardzo fajna postać, bardzo mi się podoba, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 12 Polski, mamy Robson Cerama. W top 30 w ogóle kolega gra tutaj zwiadowcą, 504 poziom, no i spójrzmy sobie, jak wyglądało jego zgłoszenie. Zgłosił się 26 lipca również, tak jak poprzednik 2022 roku. Napisał, że miał poziom wtedy 493, więc 11 leveli wbił sobie od tamtej pory. Napisał, że gra eko, no i dodatkowe informacje, tak naprawdę nic w sumie nie dopisał, z tego co widzę. No więc okej, pierwsze co mi się tutaj gryzie, no to napisałeś, że grasz eko, a lecisz na Tygrysie. Może od tamtej pory oczywiście coś się zmieniło, możesz napisać, jeżeli oglądasz, no ale tak czy inaczej, moim zdaniem, jeżeli tutaj grasz eko, no to takie minimalne eko, że tak powiem, to jest po prostu wierzchowiec 50%, no i 3 paski codziennie, więc to nad tym powinieneś się skupić. Potek wiadomo, że możesz w tym momencie nie mieć i tak dalej, no ale jeżeli faktycznie w dalszym ciągu grasz eko, no to jednak ten wierzchowiec, tak jak mówię, 50%. No i klaserek, kolega wcześniej miał prawie 98% klaserka, mimo że miał tam około 20 leveli mniej, więc no tutaj zdecydowanie również ten klaser musisz podciągnąć. Wiadomo, że nie ma tych nowych lochów jeszcze, w sensie no wszystkich nie są dostępne, więc ten klaser troszeczkę to zanicza, tak jak w przypadku poprzedniej osoby, no ale tak czy inaczej myślę, że te 97-98% powinieneś mieć, także tutaj to zdecydowanie do poprawy. No i co mamy więcej? Może zajrzymy w opis. Serwer, chyba powiedziałem, że to jest 12 Polski, więc w ogóle serwer wcześniej, że tak powiem, aniżeli kolega poprzedni. Mamy level 500, wbił 16 września 2022 roku. Więc no niecałe 2 miesiące temu. No i co? Najwyższa pozycja 28, widzę, że w dalszym ciągu to utrzymujesz, no i raczej utrzymasz, bo tutaj nad 29 masz 4000 czci przewagi, no i nad 27 masz straty 12 000, także jeszcze troszkę tutaj ci zejdzie, żeby ich dogonić. No i co mamy więcej? Jeżeli chodzi o boki, tu masz inteligencji 3000, 2800 siły, no to już zdecydowanie moim zdaniem nie powinieneś w nie dawać. Jeżeli chodzi o szczęście, to tak samo, 3600, no bardzo, ale to bardzo tutaj przesadziłeś, jeżeli chodzi o to szczęście, tak szczerze mówiąc, za dużo dajesz, więc również już nie dawaj. No i teraz mamy prawie 24 000 zręczności w podstawie, no i mamy 9000 HP, szczerze mówiąc nie wiem, czy bym tego HP teraz nie podbił troszeczkę, bo jednak ten zwiadowca no tego HP, co by nie mówić, potrzebuje, więc ja osobiście na twoim miejscu bym teraz poleciał może nawet do jakichś 20 000 w HP i potem ewentualnie dalej tą zręczność. Ja mam zawsze problem, ja nie wiem do końca, jak tego zwiadowcę budować, ja też nie wiem, bo zabójca w sumie to jest taka dość podobna klasa, tak samo jeszcze nie mam za bardzo pojęcia, jak tego swojego zabójcę zbudować finalnie, więc generalnie tutaj zawsze mam problem z tymi statystykami, no ale na twoim miejscu, tak jak mówię, do jakichś 15-20 000 bym w to HP poleciał. No i generalnie tyle, jak to tutaj wygląda. No i itemki ulepszone razy 6, razy 7, tutaj generalnie tak strasznie masz to porozrzucane, no broń razy 9, tu niektóre razy 5, także to też na twoim miejscu bym się starał zrobić, żeby było w miarę równomiernie. No i też gdzieś zgubiłeś chyba bardzo dużo tych kryształów, jeżeli to jest w ogóle max, jaki możesz ulepszyć, no to tamten kolega miał razy 12, tam razy 13 chyba broń, no a ty jak widzisz masz tutaj o wiele mniej. Porównuję, bo to są dość, wiecie, zbliżone levele. Tamten kolega napisał, że gra free to play, ty napisałeś, że grasz eko, więc w teorii ta postać powinna wyglądać lepiej, no ale właśnie, coś tu
tutaj jest nie halo, że tak powiem, więc no tak samo z tymi surkami, no tak minimum razy 10 to powinieneś, wydaje mi się, te itemy mieć ulepszone, no ale tak samo, nie wiem, może na przykład trzymasz te kryształy, bo czekasz na jakąś wymianę ekwipunku albo coś, to też wiadomo, że ciężko tutaj zgadnąć, no ale mówię, poprawisz ten klaserek, no i generalnie ciśnij sobie dalej, zobaczcie, że postać tak wygląda, no i tak w top 30 serwera się znajduje, tak więc i tak nieźle, także chyba tyle, jeżeli czegoś nie dopowiedziałem, to możesz pytać, no ale tak na pierwszy rzut oka, no to przede wszystkim ten klaser sobie podbij, no i coś z tymi kryształami u Kowala jest nie tak, ale generalnie bardzo fajna postać, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 17 międzynarodowy, mamy Miśka, wojownik, 482 level, no i miałem z tą postacią troszeczkę problem, bo nie wiedziałem generalnie, czy dalej jest aktywna, bo wiadomo, jak ja widzę jakieś zgłoszenie, wpisuję, a tam postać bez gildii, bez potek, totalnie widać, że nikt na niej nie grał już od jakiegoś czasu, to po prostu pomijam takie zgłoszenie, bo nie ma sensu zajmować slota komuś, kto faktycznie w dalszym ciągu gra, a dana osoba po prostu skończyła grać na swojej postaci, no ale tutaj widzę, że na przykład gildię masz dość aktywną, także po prostu przedstawię tą postać, no a ty, jeżeli oglądasz, to możesz napisać, dlaczego żadnej potki nie używasz, może akurat odkładasz, może coś, tak więc po prostu zobaczymy. Dobra, lecimy, tak jak mówię, serwer 17 międzynarodowy, co tutaj mamy w opisie? Ostatnie osiągnięcie to 450 poziom, 9 grudnia 2021 roku, może od razu przeczytam zgłoszenie, styl gry, napisałeś, że grasz free to play, jak zgłaszałeś tą postać 27 lipca, to miałeś poziom 469, więc wbiłeś 13 leveli od tamtej pory, jeżeli dobrze liczę, no i mamy dodatkowe informacje, dzięki za ocenę postaci, ok, więc zobaczymy, jak to tutaj wszystko wygląda, free to play, więc jedziesz sobie na raptorze, no w sumie wierzchowca masz, nie, więc no chyba grasz na tej postaci, nie jestem przekonany, ale zobaczymy, 97,5% klaserka, więc chyba git, zważając na to, że są te nowe lochy, będę to za każdym razem powtarzał, no bo ktoś może nie wiedzieć, no i dobra, lecimy tutaj do ekwipunku może najpierw, widzę, że itemki ulepszone tak razy 10, broń razy 11, więc generalnie wszystko w miarę równomiernie, oczywiście wiadomo, staraj się wymieniać te czarne kamyczki na pomarańczowe, to zawsze powtarzam, no ale tu akurat nie każdemu te pomarańczowe gemy mogą polecieć od razu, więc tu też nie będę się, bo jak grasz free to play, to to nie jest takie proste, więc tutaj nie będę się czepiał, no ale na przykład tego dużego gema, którego masz w klacie 1404, mogłeś wrzucić sobie do broni, bo wtedy on by był razy 2, a widzę, że w broni masz ten gemik czarny, no ale dobra, to tyle, jeżeli chodzi o ekwipunek, no i teraz statystyki, 16700 siły, no i 11300 HP, więc no troszeczkę więcej tej siły, aniżeli HP, boczki po 2200, szczęście 2,5 prawie, no bo i szczęścia, ja na twoim miejscu już bym tutaj nie dorzucał, no i teraz tak samo jak w przypadku poprzedniego wojownika, jesteś na takim, na takiej pozycji w rankingu, że generalnie na twoim miejscu bym tutaj sobie po prostu dobił tego HP tyle, ile masz siły, no i po prostu sobie powoli leciał, dlatego że w tym momencie no jeszcze nie bijesz się o najwyższe miejsca, więc nie musisz za bardzo rozkładać, czy powiedzmy tam, nie wiem, dać więcej siły, bo na przykład się będziesz bił z klasami, które mają taką samą główną statystykę, tutaj zresztą widzę, że w top 10 masz tylko dwóch wojowników na serwerze, reszta to tam jacyś zwiadowcy i magowie, więc na twoim miejscu ja bym osobiście teraz sobie poleciał to HP do 16700 tak jak siłę i leciał to 1-1, dopóki tutaj do tego wyższego rankingu się nie wbijesz, wiadomo, że troszkę to potrwa, jeżeli grasz regularnie, to prędzej czy później powinieneś to zrobić, no ale tak jak mówię, troszkę ci to zajmie, no ale tak czy inaczej, coś takiego na twoim miejscu bym zrobił. No i co? I chyba tyle, jeżeli chodzi o resztę, tu tak jak mówię, itemki już się wypowiedziałem, klaserek w miarę git, także po prostu ciśnij sobie, jak na postać free to play, bardzo fajna postać, powoli do przodu, niedługo poziom 500, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer pierwszy polski, mamy Adama 010, Magoś 382 level i mamy również tutaj gildię Karszman. No i jeżeli chodzi o Adama, to jest znana osoba z naszego Discorda, jest to po prostu Witwolf, no i raczej tutaj Witwolf sobie, czyli po prostu Adam, może tak będę mówił, bo nie każdy siedzi na Discordzie, gra tutaj bardziej for fun, jak widzicie, wskazuje na to chociażby liczba członków w gildii, już od dłuższego czasu nie ma kompletu, więc oni tutaj sobie po prostu klikają tago dla zabawy, także również to przedstawienie będzie takie bardziej dla zabawy, no ale tak czy inaczej Adam ma tutaj, jak widzicie, 382 level tego Magusia, no i zobaczcie,
zobaczymy, jak on tutaj generalnie wygląda. Jeżeli chodzi o opis, to styl gry free to play, no i dodatkowe informacje, 2 razy kupione grzybki po 50 sztuk, postać ma 5 lat i więcej nie wiem, co napisać o postaci, zostawiam to dla twojej oceny. Pozdrawiam całego Discorda i zapraszam do gildii o tej samej nazwie. Dokładnie, jeżeli ktoś chce tutaj sobie zacząć na serwerze pierwszym polskim, chce sobie bardziej tak for fun pograć, to oczywiście możecie wbijać, bo jak widzicie, miejsc w gildii jest jeszcze bardzo, bardzo dużo. No i co my tutaj mamy, jeżeli chodzi o postać? Może na początku opis. Start wrzesień 2017, kopalnia klejnotów 20, kopalnia złota 49, pupile 98, 100 blochów, 375 level, co ciekawe, arena Decilion i złote siedzisko. Pozdrawiam Discorda. Pozdrawiamy również, no i tak, jeżeli chodzi w ogóle o tą postać, to tak jak mówię, Adam tutaj gra free to play, bo tak jeszcze przeglądam, no ale zgłoszenie było 4 sierpnia 2022 roku, no i w tamtym momencie postać miała 374 level, więc od przez te kilka miesięcy tak naprawdę no wbił zaledwie 8 leveli, jeżeli dobrze liczę, także no raczej nie za dużo, nie? W sensie wiadomo, że to jest granie free to play, no ale nawet jako gracz free to play tych leveli wbiłbyś po prostu więcej, gdybyś tutaj regularnie klikał, więc podejrzewam, że są jakieś przerwy na tej postaci, raz sobie wejdziesz, raz sobie nie wejdziesz, co jest jak najbardziej okej, no ale to też trzeba podkreślić. No i dobra, myślę, że możemy zaczynać. Przede wszystkim klaserek, 88,60%, wiadomo, że teraz doszły te nowe lochy i to wszystko, ale tak czy inaczej, moim zdaniem na tym levelu powinieneś mieć tego klasera więcej, zdecydowanie więcej, powiedziałbym nawet, że nie wiem, z 93, 4, 5%, no coś koło tego, tak więc tutaj zdecydowanie jeszcze ten klaserek musisz podbić. Wierzchowiec Raptor, masz komplet potek, no i co tutaj więcej mamy. Itemki widzę, że ulepszone tak razy 8, razy 9, więc generalnie wszystko podobnie, także tu nie ma do czego się za bardzo przyczepić. No i statystyki. Boczki masz po 1200-1300, no moim zdaniem git. W sensie, no wiadomo, jak tam chcesz, to możesz jeszcze troszkę podbić, ale ja już na twoim miejscu bym to zostawił. Szczęścia 2600, więc tym bardziej już nie podbijaj. No i tutaj inteligencja 5600, no i mamy 3900 HP. No i teraz ja na twoim miejscu poleciałbym tą inteligencję do jakichś, nie wiem, może 10 tysięcy, może nawet 12 tysięcy. Ja tak robię u siebie na Magusiu. No i potem dobił to HP, żeby było około 2 razy mniej od tej inteligencji. Więc jak dobijesz 12 tysięcy w podstawie, to ja HP na przykład bym dobił do 6 tysięcy. Tak, coś takiego generalnie robię u siebie na Magusiu. No i myślę, że to jest w miarę okej. No bo jednak, zwłaszcza tutaj na tym etapie, gdzieś ty się znajdujesz w tym momencie, będzie ci tej inteligencji więcej potrzeba, więc no ja coś takiego bym zrobił. No i co mogę więcej powiedzieć? Tak jak już wspomniałem, no postać raczej for fun, także tutaj nie ma za bardzo nad czym się rozwodzić. Graj sobie tutaj dalej, tak jak mówię, gierka jest dla zabawy, więc się po prostu baw. No i generalnie tyle, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 55 międzynarodowy, mamy Lorda Kapcia, Lord Kapeć Mag, 376 level. No i Lord Kapeć jest znany z tego, że tam giftuje trochę subików na Twitchu i tak dalej, generalnie powinniście go kojarzyć, więc zobaczymy, jak ta jego postać wygląda. Tak jak mówię, mamy Magusia, 376 poziom, no i Lord Kapeś tutaj na pewno bardzo, ale to bardzo dużo grzybków wydaje, zobaczymy w ogóle, co napisał. Napisał, że gra eko. No ja tutaj się akurat nie zgodzę, bo pamiętam, jakby pierwsze edycje legendarnych lochów, to Lord Kapeć je robił po 30 razy, więc no to nie jest za bardzo eko. Tutaj raczej powiedziałbym, że grzybiarz, chociaż teraz w tym rankingu widzę, że troszkę spadłeś, no ale dobra, dodatkowe informacje. Pozdrowienia dla wszystkich ziomków oglądających streamy, dokładnie tak jak wspomniałem, i samego Neutrala. Pozdrawiam oczywiście również, może zaczniemy sobie tutaj od opisu. No i mamy, kiedy wystartował. O, wystartował w ogóle z delikatnym opóźnieniem z tego, co widzę, bo ten serwer chyba miał miejsce, w sensie miał start swój 22 kwietnia. Zresztą tu mogę w sumie spojrzeć dokładnie, więc Lord Kapeś troszeczkę później wystartował. No i mamy stopowanie lożków od 372 levela 22 października, więc od niedawna tak naprawdę. No i dobra, co my tutaj mamy ciekawego? Itemki poulepszane razy 10, więc wszystko w miarę równomiernie. No tutaj ta ręka, no generalnie tu wiadomo, nie chcę dysponować twoimi grzybami i tak dalej, robisz sobie to, co tam uważasz, bo to są twoje pieniądze, natomiast ja osobiście, zamiast robić ten legendarny loch po tam 30 razy, tak jak robiłeś, pamiętam, to po prostu bardziej bym zainwestował w arenę, dlatego że no mniej ci grzybków wyjdzie generalnie niż na to przechodzenie legendarnych lochów, zwłaszcza teraz, jak po prostu te lożki sobie stopujesz, to te itemy za bardzo lepsze ci nie będą potrzebne.
No a moim zdaniem lepiej tutaj zainwestować w tą arenę, no bo na przykład masz zaledwie 22% obrażeń od ognia, nie? Czyli po prostu tej runki w broni, więc no to zdecydowanie do poprawy. Ale dobra, klaserek 92,5%, tutaj tak powiedzmy pozwoliłem sobie jakoś tam, jakąś tam sugestię rzucić, no bo po prostu wiem mniej więcej, jak Lord Kapyś tą postać rozwijał właśnie ze streamków, nie? Klaserka 92,5%, raczej git, wydaje mi się, że okej, w sensie no stopujesz te lochy, więc tutaj zakładam, że głównie ci lochów właśnie brakuje, także powiedziałbym, że okej. Boczki po 1400 około, szczęścia 1600, no ja na twoim miejscu już bym nie dorzucał, możesz ewentualnie jakieś tam boki delikatnie, ale równie dobrze nie musisz generalnie. No i teraz tak, 5270 inteligencji i 4000 HP. No ja na twoim miejscu teraz tylko inteligencja. Podobnie jak kolega wcześniej, myślę, że powinieneś tą inteligencję po prostu sobie tutaj cisnąć do jakichś, tak jak mówię, 12 tysięcy około, potem dopiero tego HP dobić do jakichś 6 tysięcy, coś takiego, moim zdaniem przynajmniej, bo generalnie no teraz ci najbardziej się tutaj ta inteligencja przyda, zwłaszcza, że grasz sobie po prostu magusiem. Także tak bym po prostu to zrobił. No ale tak jak mówię, postać bardzo fajna, kojarzę jak się rozwijała, więc tutaj teraz zamiast kolejną edycję legendarnego lochu spamować, to zainwestuj troszeczkę w ulepszenia tutaj na arence, w sensie no w tym zarządce areny, i powinno być git. Zobaczymy, jak to wszystko się dalej rozwinie. Lord Kapyś wiem, że gra regularnie, więc tak jak mówię, zobaczymy, co z tego wyjdzie, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 40 polski, mamy Rondona, wojownik, 429 level, no i Rondon to jest po prostu lechu.pl, możecie go kojarzyć z komentarzy, z Twitcha, generalnie bardzo mądry gracz, ciężko mi tutaj cokolwiek oceniać, więc po prostu przedstawię tą postać, dlatego że Lechu gra tutaj bardzo, tak jak mówię, mądrze i raczej nie będzie do czego się przyczepić, no ale dobra, może najpierw przeczytamy, tu chyba już powiedziałem, tak jak mówię, serwer 40 polski, zresztą no wiecie, bo mamy tutaj tego swojego zabójcę, no i mamy tak, styl gry, grzybiarz, dodatkowe informacje, lochy stopowane, grzybów trochę poszło, ale bez wielkich szaleństw, raczej z rozwagą, run nie chce mi się podmieniać dla lepszego PvP, bo uważam, że na dzień dzisiejszy to marnotrawstwo, grzyba, zrobię to jak będę lochy ruszał, 500 tornad zostawione i reszta tych cięższych lochów na 1, tylko jest teraz 3x20, karuzela 3x21 i sobostór w mroku plus 12 lochów w świetle trzymam, pozdrawiam, kurde, trochę tutaj przecinków, tak jakby nie było tyle, ile potrzeba i ciężko przeczytać, ale tak, generalnie wyciągnąć z tego musimy to, że Leszek faktycznie ma bardzo dużo tych lochów zostawionych, lochów ma generalnie z tego co wiem jeszcze więcej aniżeli my tutaj w tej strefie światła, więc troszeczkę więcej koniec końców tych leveli wbije. Tornada, no widzicie, my mamy odłożone 350, jeszcze Leszek ma 500, więc to w samym tornadzie ma te 3 levele, no i z tego co tam Leszek liczył, to chyba overall po kliknięciu lochów będzie miał chyba jeden level straty albo coś takiego, no ale wiadomo, to się jeszcze może na przestrzeni czasu zmienić na jego korzyść, także że generalnie no bardzo, bardzo tutaj mądrze ten wojownik rozgrywany. No i co my tutaj mamy? Itemki widzę, że razy 9, tu budki razy 12, ale tak no generalnie powiedziałbym, że razy 9, tak to wszystko troszeczkę chaotycznie bym powiedział, że poulepszane, no ale tu nie ma za bardzo co się czepiać, tu wiadomo, że jeszcze te itemki będą podmieniane jak tylko będą lochy ruszane, nie? Czyli jeszcze po prostu dużo czasu zleci, także nie ma co. Tu w ogóle zresztą no ja tak samo mam itemki razy 10 tylko poulepszane, bo sobie tego kryształku odkładam, żeby w końcu to jakoś mocniej ulepszyć, jak już te lochy będę klikał, także nie ma co się dziwić, te buty niepotrzebnie w sumie razy 12, no ale to może jakiś misklik, nieważne, dobra, klaserka prawie 97%, więc tyle samo co my, także Leszek tu na pewno ma po prostu wszystko to, co powinien mieć już ubite, no a ewentualnie, chociaż nie, on ma nawet więcej trochę tego klasera z tego co widzę, dokładnie musiał tam więcej tych nowych lochów troszkę ubić. Tak czy inaczej, no na pewno wszystkie itemki ma i brakuje mu tylko potworków, to jestem przekonany. No i mamy statystyki, po 2500 boczków, szczęście 1200, no i mamy 10 tysięcy siły i 8700 HP. Zgaduję, że teraz HP leci, nie jestem przekonany, ale tak mi się wydaje. Tutaj mamy daty jakichś leveli powpisywanych w opisie. No i co? No co ja tu mogę powiedzieć? No bardzo fajna postać, postać topowa, jak widzicie w tym momencie top 6 serwera, więc tak około tam w okolicy, tak powiedzmy top 5 się kręci, także nie ma za bardzo tutaj do czego się przyczepić, bardzo fajna postać, no i można tylko i wyłącznie podziwiać, nie? Raczej tutaj nic bym za bardzo nie zmieniał, wiadomo, że ja bym tutaj raczej szedł 1:1 w tym momencie, no ale chyba jak sami widzicie, to HP jest teraz dokładane, że tak powiem, żeby po prostu się zrównać z tą siłą, przynajmniej tak mi się wydaje, no ale to wszystko zależy, jak ten serwer się rozwinie.
w tym momencie, jeżeli chodzi o tą ścisłą topkę, czyli powiedzmy top 10, no to tylko trzy klasy postaci są na siłę, więc no chyba ten wojownik tak overall 1-1 o wiele bardziej odda, bo będzie tutaj walka z jakimiś magami, druidami, zabójca, jak widać zwiadowca, więc no 1-1 chyba bardziej się sprawdzi, no ale to są, można powiedzieć, że jeszcze początki serwera, serwer ma dopiero ponad rok, także zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie dalej. Wszystko można podziwiać, no a my chyba lecimy sobie dalej do kolejnej postaci. Kolejna postać, serwer 50 międzynarodowy, mamy Spliffa Magusia, 383 level. No i co nam tutaj ciekawego Spliff napisał? Przede wszystkim styl gry free to play, no i dodatkowych informacji w sumie nie zawarł, więc generalnie nic ciekawego. Miał poziom 378 sierpnia, z tego co widzę, więc wbił 13 leveli od tamtej pory. No jako free to play nie wiem, czy to dobry wynik, czy też nie, no ale mamy tu komplet potek, mamy tutaj oczywiście wierzchowca i wszystko to, co być powinno, więc no raczej gra aktywnie na tym koncie. Możesz oczywiście, Spliff, się wypowiedzieć, bo wiem, że ty raczej oglądasz. No i co my tutaj mamy, jeżeli chodzi o tą postać? Może zajrzymy do opisu. Przerwa około miesiąc, okej, no to to akurat jasne, powiedzmy. Mamy, cel 1000 grzybów free to play. Teraz jest 413, aha, czyli ty chyba sobie te grzybki po prostu odkładasz jako osoba free to play, rozumiem. To może też dlatego troszeczkę ten progres jest słabszy niż powinien być. Mamy, kiedy wbił 400 poziom. A nie, przepraszam, Boże, to nie jest 400 poziom, dobra, to jest 400 grzybów, okej. Przeważnie ludzie w takie okrągłe levele sobie wpisują do opisu, a tu widzę, że Spliff sobie wpisuje grzyby. No dobra, Spliff tutaj może bardziej gra po prostu for fun, no ale tak czy inaczej klaser na bardzo fajnym poziomie, mamy tygrysa, mamy komplet potek, boki po tam około 1300, 1450, szczęścia 1800, już bym tego nie wrzucał, tak szczerze mówiąc, mamy inteligencji 6000, no i 3500 HP. No standardowo, dużo w ogóle magów w tym przedziale levelowym dzisiaj odcinku, no ale tak jak wspomniałem wcześniej, na twoim miejscu bym po prostu teraz leciał tą inteligencję tylko i wyłącznie, a potem no do jakichś 12 000, a potem ewentualnie sobie dopiero zaczął to HP dobijać. Co mamy tutaj więcej? Itemki poulepszane razy 9 plus minus, więc wszystko można powiedzieć równomiernie, także tutaj też nie ma do czego za bardzo się przyczepić. No kurde, bardzo fajna postać jak na free to play, zbieraj sobie te grzybki, może zbierasz na złotą ramkę, nie wiem, to jest troszeczkę marnotrawstwo moim zdaniem. W sensie wiadomo, że lepiej by te grzyby wydać było na jakieś tam trzy paski w eventy, jakieś większe czy coś takiego, no ale każdy ma tutaj swoje cele i każdy sobie gra jak uważa, także nie ma co się czepiać. Tak czy inaczej, mimo to bardzo fajna postać, bardzo mi się podoba, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 26 międzynarodowy, mamy Magusia, 510 poziom, Paverel, no i jak widzimy top 17 tego serwera, więc bardzo, bardzo ładnie. No i z tego co kojarzę, Paverel nie tak dawno był w odcinku, no ale chciał zgłosić tą postać od nowa, dlatego że coś tutaj się pozmieniało, więc przeczytajmy. Styl gry grzybiarz, no i dodatkowe informacje. Siema, jeżeli jest taka możliwość, to chciałbym zgłosić od nowa postać, bo się troszkę pozmieniało. Aktualnie nie robię żadnych lochów, unikam też zbierania expa jak tylko się da, skip misji dziennych, akademii, levelowania z kalendarza itp. Na tą chwilę gram typowo pod golda, całe zdobyte złoto z misji czy podziemi ładuję w inteligencję, wytrzymałość w celu mocnego zwiększenia podstaw. Rozwijam też arenę, brakuje mi jednego złota do odblokowania platynek. No i wszystko fajnie, no bo masz 510 poziom, więc granie na golda już jest jak najbardziej ok w twoim przypadku. No ale nie rozumiem, czemu unikasz zbierania expa tak bardzo, w sensie skipujesz misje dzienne, akademie, levele z kalendarza itp. Nie wiem, czy to jest jakiś challenge, czy o co chodzi, możesz napisać w komentarzu, jeżeli oglądasz, no ale wiadomo, no gra na golda nie równa się temu, żebyś po prostu nie robił codziennych czynności, no trzeba tutaj akademię odbierać, trzeba te misje dzienne robić i tak dalej, nie? Może sobie po prostu postawiłeś, żeby mieć na jak najniższym levelu jakieś tam giga wysokie statystyki czy coś takiego, no ale tak czy inaczej dość dziwne, no ale dobra, fajnie, że to dopisałeś. No i teraz tak, co my tutaj mamy ciekawego? 37,5 tysiąca inteligencji w podstawie, no i mamy 19,5 tysiąca wytrzymałości. No więc teraz bym dobił może do 40 000 inteligencji na twoim miejscu i poleciałbym po prostu do 20 000 tego HP, no bo tak jak mówię, ten Maguś dwa razy więcej inty od HP wydaje mi się, że jest dość sensowny. Boczki po 2900 to już bym nie dawał więcej na twoim miejscu, szczęścia tak samo nie 2500, klaserka 97 i prawie 0,5%, raczej git, raczej, zwłaszcza jak tutaj lochów nie robisz, tych nowych i tak dalej, to klaser jest na jak najbardziej dobrym poziomie. No i co my tutaj mamy? Itemki masz razy 11, razy 12 tak około, no ale bronią bardzo wyskoczyłeś, broń masz razy 15, więc no tutaj nie ma sensu, bo stracisz surki potem jak tą broń sobie wymienisz.
tak, że tutaj lepiej to wszystko mieć w miarę równomiernie, na przykład, nie wiem, wszystko razy 12 albo wszystko razy 13, zależy ile tam masz tych kryształków. No i dobra, co my tutaj mamy? Mamy, kiedy dobijesz level 500, osiągnięcia, kopalnia złota 73, kopalnia gemów 57, wystartowałeś 19 października 2018 roku. Okej, no kurczę, postać na pierwszy rzut oka bardzo fajna, znajduje się też wysoko dość w rankingu, no ale tak czy inaczej jestem bardzo ciekaw, co kieruje tobą, że po prostu skipujesz takie misje, tam w sensie no, że generalnie skipujesz misje dzienne, skipujesz akademię, w sensie no nie odbierasz jej z tego, jeżeli dobrze zrozumiałem, z tego co tam pisałeś, i generalnie unikasz tego expa, który i tak ci leci za darmo, że tak powiem, no bo misje robisz na golda, no to na tym levelu już to jest jak najbardziej okej decyzja, no ale jestem ciekaw, czy to po prostu jakiś challenge czy coś, bo generalnie nie dopisałeś takich informacji. No ale mówię, postać bardzo fajna, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer drugi polski, mamy Berserka. Zobaczcie, ktoś tutaj sobie zaczął na starym serwerze Berserkiem i póki co bardzo ładnie mu to wychodzi, bo już dobił 468 level, także powolutku się tutaj wspina w tym rankingu. Adriano, co my tutaj mamy w zgłoszeniu? Styl gry free to play, to też ciekawe, no i dodatkowe informacje. Gram free to play od niecałych 2 lat, kopalnie klejnotów mam na 20 poziomie, kopalnie złota na 36 poziomie. Od początku robię misję na gryfie za grzyby z kółka. Okej, rozumiem. 456 poziom miałeś w momencie zgłoszenia, to był 6 września, teraz masz już 468, więc widać, że tutaj solidnie sobie ciśniesz i regularnie generalnie grasz. No i dobra, co my tutaj mamy więcej? 90, prawie już 8% klaserka, więc jak na ten poziom, no to ten klaser jest oczywiście jak najbardziej git. Możemy sobie jeszcze zerknąć w opis. Gram free to play, na golda lecę od 393 poziomu. O kurde, no to dość wcześnie zacząłeś na tego golda, nie wiem czy w dalszym, no opis w sumie możesz zmienić w każdym momencie, więc raczej to jest aktualne, także no dość tutaj wcześnie zacząłeś, a i tak ten level w miarę szybko wbijasz, co by nie mówić. Dobra, co mamy więcej? Kopalnia złota 39, kopalnia klejnotów 20, mamy kiedy wystartowałeś, 401 level po równym roku gry wbiłeś, to ciekawe, no i mamy również po 2 latach gry, jesteś ciekawy ile, a to w ogóle niedługo będzie, za 9 dni będą 2 lata gry u ciebie. No kurczę, powiem ci szczerze, że ten progres jakiś taki szybki dość, nie? W sensie lecisz tutaj na gryfie, no napisałeś, że kręcisz kółkiem, więc może z tego kółka masz tych grzybów, bo nieraz potrafi naprawdę dużo polecieć, ale tak czy inaczej dość szybko progres na tej postaci, dość szybko progresujesz po prostu, jak na to, że grasz free to play, więc ciekawy jestem. Czy faktycznie tutaj żadne grzybki nie były kupowane, no ale to nieważne. Dobra, itemki masz poulepszane razy 12 wszystkie, więc jak najbardziej spoko. Mamy 20 tysięcy siły w podstawie, mamy 10,5 tysiąca wytrzymałości w podstawie, boczki po 2000, szczęście 1800, no ja boków i szczęścia już bym nie dawał. Siły masz o wiele więcej od HP, 2 razy więcej nawet, ja bym tutaj nawet może 3 razy więcej dał tej siły, teraz leciał tylko i wyłącznie w siłę, no bo wiadomo jak tutaj Berserk wygląda, tutaj raczej najważniejsze jest po prostu to, żeby jak najszybciej sobie, w sensie no, żeby jak najwięcej tej siły mieć, żeby po prostu tutaj zmiatać tych przeciwników na furię, więc tak generalnie bym to rozwijał, ale tak czy inaczej mówię, no postać kurczę, jeżeli faktycznie grasz free to play i tylko kręcisz kółkiem, to bardzo fajnie się rozwija, bardzo szybko, no i coś mi tutaj tak do końca nie gra, ale to możesz się wypowiedzieć w komentarzu. Tak czy inaczej, bardzo fajna postać, bardzo fajnie rozwinięta, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 46 międzynarodowy, mamy Pine Papaya, druid 416 poziom i jest to już oczywiście ostatnia postać w tym odcinku, dlatego że policzyłem sobie, no i to już dokładnie 10. postać, którą dzisiaj przedstawiam. No i zobaczmy, co tutaj Pine Papaya napisał, bo widzę, że się dość mocno rozpisał, jeżeli chodzi o dodatkowe informacje. No i mamy tak, 406 poziom w momencie zgłoszenia, to było 7 września, więc 10 leveli wbił, no ale gra free to play, więc nie ma co się dziwić. No i dodatkowe informacje, niektóre rzeczy bardzo słabo poprowadziłem, jest to pierwsze konto, nie liczę starego za czasów, którego nie było twierdzy, petów, etc. Przez to twierdza, pupile oraz runy warence bardzo słabo rozwinięte. Na runy też ma wpływ to, że nie zawsze pamiętałem o ich resetowaniu. W dodatkowo specyfika druida początkowo mi gry nie ułatwiała, jeszcze nie każdy potrafił dobrze doradzić, jak tą postacią najlepiej grać. Jednak finalnie wyszedłem na prostą i jakoś to poszło, staram się stale climbować. Okej, rozumiem. No i dobra, zobaczmy, no serwer nie taki stary, no 46 międzynarodowy, wiadomo, że nie należy do najmłodszych, ale też nie jest jakiś giga
stary. No i zobaczmy, mamy kiedy wystartowałeś, mamy kiedy wbiłeś poziom 373, 400 poziom, tutaj mamy ile, kiedy wbiłeś 30 tysięcy inteligencji, 40 tysięcy, największy kryt, ok, no więc mamy takie smaczki, powiedzmy, związane z twoją postacią, 260 pozycja w rankingu, no i zobaczmy, 97% klaserka, wydaje mi się, że ok, jak na ten poziom jak najbardziej git. Co tutaj więcej, boczki masz po 1400, szczęścia 1900, no ja mówię, na twoim miejscu już bym nie wbijał tych boków, szczęścia to na pewno nie, boków, jeżeli chcesz, to możesz jeszcze troszkę, ale ja bym raczej zostawił, już się nad tym jakoś bardzo nie skupiał. Inteligencja 9600 w podstawie, no i mamy HP 3500, no szczerze mówiąc, ja bym troszkę tego HP tutaj na twoim miejscu podbił, możesz sobie na przykład, nie wiem, dobić do 10 tysięcy inteligencji, żeby to już ładnie wyglądało, no ale tego HP jeszcze bym tutaj dobił. No teraz ten druid jest zmieniony, też nie mam za bardzo w głowie, jak go tutaj dokładnie rozwinąć, żeby było dobrze. No ale ja pamiętam, że no wiadomo, jeżeli siedzisz w postaci tygrysa, to chyba mniej więcej bym rozwinął tak jak zwiadowcę, tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż tutaj oni teraz pozmieniali, no ale na pewno tego HP na twoim miejscu bym dobił tutaj do jakichś, nie wiem, 7000, jak będziesz miał 10 tysięcy tej inteligencji, może do jakichś 6, no może chociaż do 5, nie, no na pewno tego HP więcej ci się przyda, ale tak czy inaczej, no póki co wygląda to w miarę ok. Temki masz, widzę, że poulepszane około tam razy 10, chociaż tu widzę razy 9, razy 8, tu broń razy 13, no nie ma sensu, no zobacz, na przykład zamiast tej broni ulepszyć razy 13, to mogłeś sobie tutaj resztę podobijać do razy 10 tych itemów i to wszystko by ci wyszło overall lepiej, więc nie ma sensu tak raszować, powiedzmy, jednego itemku, żeby ulepszyć na przykład go razy 20, zwłaszcza jeżeli mówimy o itemkach epickich, a tutaj resztę, powiedzmy, na jakichś niższych poziomach, generalnie lepiej to rozwijać równomiernie, tak jak ja wielokrotnie powtarzam, no i jeszcze możesz tego HP troszkę dobić, ale statystyki zawsze można wyprostować, ja tak jak mówię, szczerze mówiąc zgaduję, bo sam nie wiem, jakbym tego druida rozwijał, musiałbym zacząć nim grać, musiałbym zacząć troszeczkę po prostu usiąść nad tym i pomyśleć i dopiero wtedy bym może coś tutaj znalazł odpowiedniego według mnie dla takiej, dla tej klasy postaci, no ale na pewno tego HP masz troszkę za mało i nad tym HP teraz bym się skupiał. No i co? Tyle, generalnie też bardzo fajna postać jak na free to play, bardzo spoko rozwinięta, no a my kończymy, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, troszeczkę chyba nie miałem takiego flow jak zawsze, jeżeli chodzi o ten odcinek, no ale tak czy inaczej mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Możecie oczywiście kciuka w górę zostawić, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie, nie zapominajcie o tym kciuku. No i oczywiście piszcie w komentarzu, jaka postać w tym odcinku wam się najbardziej spodobała. Dzisiaj nie było jakichś takich postaci giga, powiedzmy mocnych, giga ciekawych, w sensie takim, że no po prostu tam jeden maguś był ponad 500 level, taki widać, że mocniejszy, widać, że taki grzybiarz, no a reszta raczej się ludzi trafiała free to play, ale oczywiście takie odcinki też muszą być, za to kolejny odcinek widzę, że rozpocznie się zgłoszeniem z magiem, który ma poziom już w tym momencie około 580 chyba, jak tak patrzę, więc no tutaj w kolejnym odcinku już będzie potężny akcent na sam początek. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!